Okej. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki krótki odcinek bez montażu praktycznie, tylko lecimy tak na żywca. Co doszło? Składamy wszystko tak jak jest w opisie, wszystko tak jak na schemacie, nic nie kombinujemy. Te filtry, kwarce będą już dobrane i wlutowane. Poza tym jest tak, co doszło, mianowicie siedzieliśmy ostatnio właśnie na temat BFO. Wyjście nóżki numer 7 po złożeniu już częstotliwościomierza na mikrokontrolerze tym PIC 16.6.628. Ja tutaj zrobiłem na razie na pająka wyświetlacz do niego, jak widać mamy częstotliwość 7 coś, bo w tej chwili podłączyłem już lokalny oscylator, czyli VFO. Słuchajcie, jest ceweczka. Ceweczka nawinięta, tak to wygląda. Dosłownie, zaraz moment, może się uda mi to jeszcze jakoś zbliżyć. Ceweczka 21 zwojów, oczko. To jest to na karkasie takim z prętem ferytowym. Możliwość jest, że tak powiem, ja już zalałem to parafiną, muszę jeszcze wyczyścić resztę tej płytki. Karkas taki zwykły z... O Jezu, nawet nie wiem, z jakiegoś tam... radiotelefonu tam wyciągnięty, właśnie tak się zastanawiam. Muszę jeszcze ją i tak wyciągnąć i zmierzyć indukcyjność, żeby tu być może, że tu wstawimy zwykły dławik osiowy zamiast tej cewki. Chociaż nie chciałbym, żeby to było na tych dławikach osiowych, bo to nie ma jakości. Może się uda mi od razu trochę odczyścić do parafiny, bo opłapałem płytkę. Słuchajcie, jest tak, tu mamy taką zworkę na górze. To jest zworka do programowania naszej skali. Wyświetlacz jest na razie na pająka, tak jak tak on tutaj będzie zamieszczony w tym radyjku. Dodatkowo doszedł jeszcze stabilizator, ja to też uwzględnię na płytce, stabilizator zasilania tego pika. Musiałem oddzielić kompletnie, całkowicie, bo strasznie są przesiewy z mikrokontrolera na układ. Jak mierzymy BFO, jak lokalny, już jest lepiej troszeczkę, ale tutaj jeszcze dodatkowo musimy... Dołożę później po prostu ten kondensator, zrobię miejsce na płytce. Płytka, zanim pójdzie do druku, to właśnie to jest prototyp, nie? Dobra, co tu dalej? Jak widzicie, to jest wejście naszego częstotliwościomierza. Ja tutaj sobie to odepnę od nóżki numer 7 tego pierwszego scalaka KIA albo LA1185. Zależy, które scalaki jeszcze dostaniemy. I teraz tak, zwieramy je do masy, jak go programujemy. Na początku robimy zerowanie, zwieramy do masy, on już był zerowany. Wejście zwieramy do masy. Momencik, bo on tutaj jest podpięty. Ma się pokazać tak, na czwartej pozycji jedne wolne zero. Zwieramy do masy zworkę i mamy program, quit to wyjście, nie? Dodawanie lub podejmowanie naszej pośredniej. Zero. No dobra, mamy zero. Jest zerowanie. I odpinamy zasilanie w tym momencie. Dobra, puszczamy teraz zero naszego wejścia częstotliwościomierza. Podłączamy zasilanie. On się zeruje. Przynajmniej powinien. Łapie jakiś syf ten kabelek. Dlatego tutaj jakieś 50 Hz mi wywala. Do zera mamy zero, nie? No ale żeby sprawdzić, czy on jest dobrze skalibrowany, to do kwarca, do nóżki numer 5 mikrokontrolera przyklikamy wejście i on ma nam pokazać 20 MHz. Do nóżki numer 2. Zaraz wam powiem, żeby nie skłamać. Nie, do nóżki numer 8 będzie tak, 16, 17, 15, do nóżki numer 15, gdzie jest schemat, moment. Do nóżki numer, czyli do jednej drogi z kwarca. Do nóżki numer 15, tak, do nóżki numer 15. To jest częstotliwość kwarca 20 MHz. 19,9999. Widzicie?
o 1 Hz nam trochę świruje. Ale to kwestia jeszcze też dobrania kondensatorków przy tym kwarcu. Ja wstawiłem standardowo 22 pico, odfiltrowanie po prostu do masy tego kwarca. I teraz tak, do nóżki numer 7 z calaka SA612 przykładamy ten częstotliwościomierz, żeby sprawdzić, czy nasze BFO pracuje, nie? Żeby go teraz zaprogramować do lokalnego oscylatora, żeby to odejmowało, nie? Gdzie, jakie zakłócenia? 10678 jest w miarę dobrze, pokazuje troszeczkę tutaj, moment, siódma nóżka. Gdzie, jak częstotliwość tego? Czekajcie moment, bo tu coś mi tutaj nie lutuje, ta lutowica, muszę wyczyścić grotę. Ok. Tym częstotliwościomierzem i teraz tak. Nasze BFO sterujemy z tyłu, tutaj mamy trymer. Możemy go sobie tutaj ustawić przy okazji. No, już go masy pojechałem. 10698, czyli 2 Hz. 2 Hz mamy. Ta piąta cyfra trochę jest ciemniejsza, ale to kwestia, jeszcze muszę dobrać ten rezystor, nie? Bo go tutaj zacząłem dobierać. 10600. Za bogato. 10697. Między 7 a 8 skacze mi ta ostatnia cyfra. O. Widzicie? 7. Mamy 2,5 kHz. Gdzieś mniej więcej przesunięcie. I teraz tak. Bo lokalny oscylator, słuchajcie, w tej chwili ten częstotliwościomierz pokazuje nam częstotliwość aktualną. Czyli dotykamy do nóżki numer 7LO. I słuchajcie, nasz generator pracuje ma tak pracować od 6800, bo będziemy dodawać naszą, odejmować pośrednio częstotliwość od generatora lokalnego, czyli i wyjdzie nam wtedy częstotliwość wejścia, nie? Czyli tutaj możemy sobie zestroić ten, zobaczcie, już skręcę, już skala tutaj mi pokazuje, ale to nie jest nasza częstotliwość odbioru. Zobaczcie, 6600 jest duży zakres, 6600 do 7200 powinno być, bo to będzie, no nie ma tutaj 7200, także możemy sobie wykręcić delikatnie rdzeń z naszej cyweczki. Tak, żeby było 7, no dobra, 7300. 7400 nawet. Dobra, mamy regulację tutaj tego generatora lokalnego, bo mamy i cewkę, i mamy obok trymer 16 pico, także możemy sobie zawsze to skorygować. Niskie częstotliwości cewko, wysokie częstotliwości, koniec zakresu. Robimy tym trymer, tym kondensatorkiem. Dobra. Programujemy, żeby teraz nam pokazało już częstotliwość radia. Czyli zaraz zobaczycie, jak to się prosto programuje. Odpinamy naszą częstotliwościomierz ten. Dobra, ok. Zróbmy w ten sposób. Odłączmy zasilanie. I teraz tak, wchodzimy w programowanie. Trzeba przytrzymać naszą zworkę. Ok. Najpierw podłączymy nasz BFO, tak żebyśmy już odczytali dobrą częstotliwość naszej pośredniej. 10690, tylko niech się to trochę ustabilizuje, bo to tak jakoś dziwnie. Moment, ja go ściszę, po co ma być. O. O, jak pojechało. 10700 nasza pośrednia. Czyli musimy sobie dobrze to stroić. 10700. 10700. Pasuje. Teraz tak. Wchodzimy przytrzymując zworkę. Prog. Dodawanie to jest ADD. Sub to jest odejmowanie. I teraz, żeby naszą częstotliwość, którą 10,7 odjęło, no to musimy długo przytrzymać. O. Puszczamy.
I słuchajcie, mamy podłączone pod BFO 10,7, dajemy naszą pośrednią, a mamy 0 na wyświetlaczu. No to teraz odpinamy i podpinamy się pod lokalny oscylator, nóżka numer 7 US1. I słuchajcie, i w tej chwili już nam pokazuje częstotliwość odbierano naszego radia. Czyli jednym słowem od 3200 do 3780. No i teraz możemy sobie skorygować już cewkami. Tak, o 3780, no to ja bym chciał, żeby to 3800 było. No to teraz górną częstotliwość robię trymerkiem. O, tutaj z tej strony jest trymerek. O, robimy trymerkiem. Dostawiamy do 3800. No dobra, niech nawet i będzie więcej, słuchajcie. 3843. A w drugą stronę skali jedziemy. O, 3500 minęłem. I teraz zrobimy tak, 3300, a mamy mieć 3500, czyli ceweczko dojeżdżamy do 3500. Wkręcając ceweczkę 3400. OK. 3400 jest. Jedziemy w drugą stronę teraz, do góry. Kręcąc do góry. Czy 800 jeszcze jedzie, koniec zakresu, tak? 3890, no trochę za dużo, no troszeczkę za bogato przejechałem tą heterodymką. Teraz kondensatorkiem znowu zmniejszymy delikatnie, ale to jeszcze dojdę do ekranu i jeszcze raz te same strojenie będziemy musieli wykonać. 3800 Dobra, niech będzie z kawałkiem poza zakres. To nie nadajnik, nikt nam tu homologacji nie będzie na to robił. A tutaj ceweczko, zobaczcie, teraz w drugą stronę znowu pojechałem. Znowu ceweczko skoryguje sobie zakres do 3500. Śrubokręt metalowy, muszę stroik wziąć. Gdzie jest mój stroik? Też odstraja, ale no bo tu jeszcze nie ma ekranów. Dobra. 3430 do 3900. Bogato. Jejku, 4. W sumie to koniec zakresu, słuchajcie. Wiecie, o co chodzi? O to chodzi, że jak zawęzimy to, to wtedy będziemy łatwiej mogli się wstrzelić w stację. Ale chociaż ja tu jeszcze przewidziałem jedną diodę pojemnościową, także zrobimy sobie jeszcze precyzer. Dobra, ustawmy sobie tam, gdzie najczęściej gadają, tak że będziemy mieli sobie jeszcze mniejszy pomiar. 3720, tutaj gdzieś sobie gadają. 3727 i tam z kawałkiem. Muszę jeszcze dobrać ten jeden rezystor i tego pająka stąd wyrzucić do wyświetlacza, bo to jest tylko wyświetlacz, słuchajcie, podpięty. Jak dobiorę ten rezystorek, to go tutaj wlutuję w SMD, no bo to jest prototyp, no oczywiście będzie wszystko przewidziane, albo będzie skala na LEDach. Teraz tak, kolejnym etapem oszczędzanie baterii, no bo słuchajcie, jak częstotliwości nie przestawiamy i ten generator nam nie tego, to po co ten wyświetlacz ma się świecić, nie? No to wchodzimy jeszcze raz w program, słuchajcie, już teraz. O, pyk. Program. Od razu do wyjścia leci. Zworko. Dłużej przytrzymujemy ten przycisk. Dodawanie, odejmowanie, zerowanie.
table. Sub, zaraz, momencik. Gdzie to jest? Sub podejmowanie, zerowanie. Okej. Kurde, ustawienie fabryczne przywróciłem. Możemy sobie ustawić jeszcze offset 10700. Dobra, quit. Wychodzimy z tego, żeby tu nie nawalić. No, nic nie nawaliłem, dobra. Programowanie, dodawanie, odejmowanie, zerowanie. Table. Nie mam możliwości, a czemu? Przecież ja to wklepywałem, te wyłączenie po 15 sekundach. Dobra, wyłączmy to. Jeszcze raz podłączmy. Zobaczymy, czy będzie nam dobro częstotliwość teraz wyświetlał. 3700, no tak, dobra, wyświetla. Wyświetla dobrze. Obawiam się, że będziemy musieli jeszcze bardziej zawęzić te pasmo nasze, bo delikatny ruch gałeczką, tym potencjometrem, tym strojeniowym, o tym, i przesuwa się nam o 100 herców, 100 kilo, no o 100 herców, nie 100 kiloherców, a to będzie kłopot, bo jeśli mamy się strzelić w modulacji 3 kiloherce, no to 10 kiloherców jak przeleci, to sporo. Dobra, jeszcze raz spróbujemy teraz wejść w program. Program. Dodawanie, odejmowanie, zerowanie. Wchodzimy w tablę. Dodało nam 455 pośrednio, nie. 10,7 pośrednia. Wychodzimy. Jeszcze raz muszę przeflushować pewnie tego pika, bo nie sflushowałem plika po przeróbce softu. Ach, jejku, dobra. Jest, jeszcze będzie taka funkcja właśnie, która tutaj jest, że po 15 sekundach gasną cyfry. A potem jak się zmieni, delikatnie się ruszy gałko, to one się z powrotem zapalają i pokazują nam częstotliwość. Po prostu dopóki nie ruszam, gałko nie powinno być zgaszone, no żeby oszczędzić baterię. Dobra, kochani, ja serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za wszelkie tam wpłaty na ten PayPal, bo ostatnio doszło, taka dosyć solidna wpłata. Oprócz tego jeszcze przyszedł prezent. Powiem tak, mam takie gadżety tutaj. Prawdopodobnie dla mnie to się to nie przyda, ale tutaj mamy tak, zmiany w ustawie transportu w 2018 roku. I mam tutaj jeszcze taki fajny gadżet, słuchajcie, do oddania dla Was, jako wizytówka. Nie wiem, czy mogę to pokazać publicznie, ale chyba mogę, bo to będzie do oddania. Od razu reklama dla firmy Tacho L. Słuchajcie, taki bryloczek do kluczy, który firma, która przelicza czas kierowców i tyle. I gorące podziękowania właśnie za te prezenty. No dobra, słuchajcie, jakby nie było, prawie powstał. Już nawet szumi. Jeszcze zostało zrobić układ wzmacniacza wejściowego. Układ wyjściowego wzmacniacza i filtry wyjściowe. I będziemy mieli odbiornik, słuchajcie, na pasmo amatorskie 80 metry.
Potem będziemy go sobie upiększać jeszcze, zanim to wyjdzie do, jako zestaw, to będziemy upiększać. Faktycznie przestałem wchodzić w jakiekolwiek tutaj, wiecie, dobieranie, niedobieranie. Po prostu zmontowałem tak, jak narysowałem i na razie wszystko jest, wszystko działa. I wiecie, co wam powiem? I całkowicie, praktycznie w tym scalaku, ten stabilizator, o w tym KIA, gdzie ta nota? LA1185 może być, to jest odpowiednik właśnie tego, ten KIA, to jest odpowiednik tego LA staruszka. TA7358AP. Kurde, no stabilnie stoi. A jeszcze jak dojdzie ekran na heterodynkę tutaj, w tym miejscu, zaekranujemy to cełeczkę, razem z tym ten trymerek zostanie, tylko dioda pojemnościowa ta i ten kondensatorek i cełeczka zostaną zaekranowane w jeden ekran. Oddzielny ekran będzie tutaj na filtry. To będzie całkiem przyzwoity sprzęcik. No zobaczcie, ruszam, kręcę, się motam. Praktycznie stoi jak na kwarcu częstotliwość. I to się nie zacięło, żeby udowodnić to, przekręcę. Dobra, dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka.